Dzień dobry, kochani. Takiego czytania jeszcze u nas nie było. Nie było, jest pierwszy raz. Słuchajcie, wpadłam na ten pomysł, gotując obiad. No, tak się rodzą pomysły niekiedy. Właśnie tak, kochani. Skarbeczki cudowne. Słuchajcie, temat kolor oczu, a osobowość. Każdy z nas ma inny kolor oczu. U większości się powtarza. I będę Wam opowiadać o kolorach, co jest w związku z nimi, co możemy zrobić. Dostaniecie też przekaz od Waszych aniołków, każdej osoby z danego koloru otrzymają przekaz bezpośredni. Dajcie mi później znać, czy chcecie takie czytania. Wiecie, że są też osoby, które mogą mieć kolorowe oczy. Słyszeliście o tym? No, konkretnie mówi się o, że to jest wrodzone tak jakby zaburzenie rozwoju, tak? Że ten barwnik, który jest tam zamieszczony, on się po prostu jakoś wymieszał i to zjawisko ma taką nazwę heterochmią, heterochmia. No. Zwierzęta też ją mają. Na przykład husky, wiecie. Jeżeli lewa tęczówka na przykład jest niebieska, a powiedzmy prawa brązowa, to wtedy obie tęczówki, jeżeli złączyć te kolory, mają kolor zielony, prawda? Ale pewna część tego jednego lub dwojga oczu jest zabarwiona na przykład jeszcze innym kolorem, na przykład niebieskim. Też tak może być. Takie oczy są bardzo rzadkie w świecie. Raczej o nich mało słyszałam, mało czytałam. Gdzieś doczytałam, że tylko 1% ludzi na świecie ma właśnie takie oczy. No i dlatego ich cechy nie mogą tak dobrze zostać zaobserwowane, tak? Mówimy o takich osobach, jesteś oryginalny, jesteś oryginalna, tak? No pewnie. Teraz spoglądamy w lustro i zobaczymy, jakie wy macie oczka. Aż jestem ciekawa, moje skarbeczki, jakie wy macie oczka. Przetasowuję jak zawsze przy Was, nic w ukryciu. Kochani, zrobimy sobie kolejność taką. Najpierw oczka, niech będą niebieskie. Drugie oczka brązowe. Trzecie oczka zielone. No, tak zrobimy sobie. Mówi się oczy niebieskie. Życie królewskie, co? No. Nie będę tutaj, kochani, rozkładać na piwne, jasnopiwne, ciemnopiwne, ciemnozielone, jasnozielone. Nie, nie, nie. Absolutnie się w to dzisiaj bawić nie będę. Każdy kolor oczu dostanie przesłanie. Mam taką ochotę i tak zrobię. Pamiętajcie, aniołki, żeby w zamian za filmik się odwdzięczyć, zostawię lubię to, tak? Zostawić ślad w komentarzu. Jestem ciekawa, jaki macie kolor oczu. Naprawdę, szkoda, że nie ma różowych oczu, Wam powiem. Szkoda, że nie ma różowych oczu. Ja bym na pewno tam się gdzieś znalazła. Ja lubię różowy kolor i tak myślę, że on by był dla mnie. Nie wiem, czemu tak rozkładam, mam ochotę. Czasami coś robimy i nie wiemy czemu, nie? Kochani, czasóweczka będzie. Oczywiście, że będzie. Jak najbardziej, że tak. Także się nie martwcie. Miałam sobie jeszcze włączyć tego. No. Stój, żeż ładnie. Kadzidełko jeszcze sobie włączymy. Czekajcie. Chciałam to zrobić, chciałam, miałam jeszcze gdzieś moje kamienie. Macie kamienie? Ja mam wszędzie kamienie dookoła, po prostu uwielbiam. Tu mam te drzewko z różnymi kamykami.
No, pal się ładnie, bo zaczynamy. Wszyscy czekają, prawda? Nie wiem, jak to jest. No, szukałam świeczki, tu ją dałam. No, wiecie co? To kolor włosów, mówię wam, kolor włosów tak robi. Dobra, to tu, to tu. I co? Zaczynamy. Wszystkie osoby, które mają, powiedzmy, niebieski, granatowy, jasny niebieski, ciemno-niebieski, obojętnie. Wszystkie osoby zapraszam, które mają niebieski kolor oczu. Przeczytałam. Tak, ja przeczytałam. Nie będę tutaj się chwalić, że ja coś wiem, bo przeczytałam, że osoby, którym rodzice nadali gen skutkujący u nich niebieskimi tęczówkami, mają w przeważającej ilości cechy charakteru żywiołu wody. Ryby, raki, skorpiony. Są to osoby, kochani, bardzo, bardzo sentymentalne. Łatwo ulegają emocjom, niestety, ale są bardzo często opanowane. Nie pokazują po sobie emocji i w głębi duszy są chyba najmocniej wrażliwe, powiedziałabym nieśmiałe nawet niekiedy, niezdecydowane, o tak, niezdecydowane, bardzo miłe, bardzo uprzejme, spokojne, ułożone, bym powiedziała. Bezkonfliktowe, uczynne, co tam jeszcze. Przede wszystkim lubią pomagać innym. To mówię, kochani, z mojej obserwacji. Ale niestety, skarbę, przez tą wrażliwość budzi się nadwrażliwość, przez tą uczuciowość te osoby o błękitnych, o niebieskich oczach są podatne bardzo na krytykę innych. I można, no łatwo was można urazić, obrazić, zrazić. I wtedy te osoby o błękitnych, niebieskich oczach mogą się zamknąć w sobie. Mogą to zapamiętać raz na zawsze. Zdarza się, że niektórzy są mściwi. Zdarza się. I no i są zdolni też do manipulowania innymi. Ale już na chłodno. Jak już sprawa przycichnie, jak już... Ale mnie brzuch spędzi. Chyba rośnie. Także na chłodno, jak już sprawa ucichnie. Barwa niebieska, kochani, taka przejrzysta, czyli jak ktoś ma taki naprawdę jasno niebieski, taki może błękitny, o może taki jak tutaj mój opal, tak, skarby, to może być osoba o tym kolorze oczu często nie umie zdobyć czyjegoś zaufania. Właściciel tej tęczówki może sprawić, że spojrzenie będzie zimne, chłodne, czasem może mrozić. Bardzo często idziecie na przykład do osób, które życzą sobie wasze zdjęcie i chcecie, żeby ktoś wam powiedział z waszego zdjęcia, co o was myśli. I patrząc takie oczy, ktoś może ulec mylnej ocenie sytuacji. Może powiedzieć, że ta osoba jest zimna. Ta osoba rzuca na przykład złe energie. Ta osoba rzuca uroki. Jest mściwa, podstępna, kontroluje innych. Tak są oceniani. Dlatego ważne jest, moim zdaniem, tylko i wyłącznie moim zdaniem, żeby sprawdzić numerologię dnia urodzenia, sprawdzić ascendent. Nie tylko, kochani, jedna rzecz wchodzi pod uwagę, jeśli kogoś sprawdzamy, tak? No. No to dobra, to kartę dla was. A co? Bethany. Lubię Bethany. Szczuplutka, elegancka. Jeśli dbasz o siebie, korzystają na tym wszyscy.
Pozwól sobie dziś na coś relaksującego, na przykład masaż, kąpiel w soli morskiej albo pedikir. No proszę. Pewnie, że tak. Kochani, dodatkowe znaczenie tej karty może być tak, że hojnie obdarowujecie innych. Nie martwcie się, bo Bóg, góra, widzi to. Nadszedł czas, żebyście ofiarowały coś sobie. Czyli na przykład pomóżcie aniołkom się otworzyć, tak? Bo jak sami widzicie na tej karcie, ten relaks jest bardzo potrzebny. Może dużo pracujecie, może dużo od siebie ostatnio wymagaliście. A im bardziej pozwolicie się obdarować, tym więcej będziecie mogli innym dać od siebie, prawda? O. Wasza dusza poprosiła niebo o odpoczynek i wasze prośby zostały wysłuchane, dlatego wam wylosowałam tą kartę. Po prostu nadszedł czas jakiejś nagrody. Trochę mi się śmiać chce, bo osoby o błękitnych, niebieskich oczach dostały też kartę, która główne tło jest w kolorze niebieskim. Zadbajcie o siebie. Poczujecie się szczęśliwi, poczujecie się radośni. Przede wszystkim zyskacie spokój umysłu. Wiecie, jak to jest, jak się wyśpimy, jak odpoczniemy. Dziękuję wam, skarpeczki. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Czy moja wiedza jest przydatna na coś, tak? Dobra. Moje niebieskie, zostawiam was tutaj. Mam ochotę teraz zrobić wszystkie osoby, które mają kolor oczu brązowe. Obojętnie, kochani, czy ciemnobrązowe, czy jasnobrązowe, po prostu brązowy kolor. Oczywiście, ja uważam, ale to jest moje zdanie, że wszystkie osoby, które mają kolor tęczówki, cechy takiej brązowej, obojętnie czy jasnej, czy ciemnej, odpowiadają żywiołowi ognia. Czyli baran, lew, strzelec, ale nie musi być, kochani. W każdym bądź razie taka natura ognista. Osoby, które mają taki kolor oczu, uważam, tylko i wyłącznie ja uważam, to jest moje zdanie, że mają takie zdolności przywódcze. Szybko sobie jednoczą ludzi, szybko poznają ludzi, szybko nawiązują przyjaźnie, nie mają w ogóle problemu z towarzystwem. Są duszą towarzystwa, nawet bym powiedziała, są otwarci, uśmiechnięci, bardzo towarzyscy, nawet jak kogoś nie znają, kochani, to wydają się na pierwszy rzut oka sympatyczni i faktycznie tacy są. Znam osoby, które są bardzo wygadane. Bardzo mocno po prostu poznają ludzi dzięki temu, że siadają na przykład na przystanku i zaczynają od siebie coś opowiadać i tak poznają ludzi. To jest piękne, oczywiście, że tak. Uważam, że osoby, które mają brązowe oczy, to są takie wulkany energii, bym powiedziała, i naprawdę mają gorący temperament. Wiecie, w jakich sprawach też mam na myśli. Kochani, te osoby mają, tak jest moje zdanie, silną wolę, silny charakter, są uparte. Znam osoby, które, ja bardzo często mówię tak, jesteś uparta jak osioł. I naprawdę, wierzcie mi, naprawdę, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale one mają tyle siły i one wiedzą, czego chcą, że nie dadzą sobie powiedzieć. Nie i koniec. Bo są zdecydowani, bo są stanowczy, bo są władczy. To są właśnie te charaktery, które ja zauważyłam. To są osoby, które mogą być lektorami, mówcami, wykładowcami, bo oni po prostu świetnie mówią. No. Są to tacy ludzie, bym powiedziała, bardzo opiekuńczy, troskliwi.
przyjdź do osób, co mają brązowe oczka po pomoc. Nigdy się na nich nie zawiedziesz. Oni się tak postarają, jak mało kto. Bardzo odważni, tak jak powiedziałam wcześniej. Co jeszcze? Zaskakują przede wszystkim swoim entuzjazmem. Nawet jak ty masz podły humor, zły humor, bo ktoś ci dzisiaj nadepnął na odcisk, ktoś ci dzisiaj coś powiedział i nagle oni potrafią tak łamać te schematy, czyli przechodzą, zmieniają temat i poprawiają wszystkim nastrój, tak? Owszem, sami nie znoszą się podporządkowywać, absolutnie. Lubią, tak jak mówię, nie wiem, czy mówiłam, chyba nie, że lubią narzucać swoje zdanie. Bardzo często. I tutaj bym powiedziała, że tutaj może będą minusy, te słabsze strony, bo lubią łamać schematy, ale oni lubią sami oceniać, co im wolno, a czego im nie wolno. I nie lubią mieć, ja bym powiedziała, coś takiego jak szefa nad sobą. Mają swoje zasady i oni w nie wierzą. Nie lubią, gdy ktoś im się wtrąca, narzuca, popycha. To nie są osoby, które można podporządkować, absolutnie, bo oni są bardzo niezależni. To są indywidualiści, kochani. To są indywidualiści. Jak ja to mogę czasem powiedzieć? Buntownik, ty buntowniku jeden, albo skandalist. O, właśnie bardzo często gdzieś czytałam właśnie, że skandalistami są osobami o brązowych oczach. Ojku. Bywa tak. Jest taka część, grupa osób, że są kłótliwe, mają to takie, no zresztą wszystkie ogniste znaki, to dobrze wiecie, są kłótliwe. Są upierdliwe. Wybaczcie mi. Ale rzadko odpuszczają. Jak się uprą na coś, nie ma zmiłuj, niestety. Mają też słomiany zapał. Bardzo często. Oni lubią, jak się coś dzieje wokół nich. Jak nie ma zainteresowania ich osobą, nie mówi się o nich, to już muszą zmieniać, tak? Przede wszystkim znają swoją wartość, kochani. Wy też znacie swoją wartość. Zobaczmy, jaką kartę dla Was. Proszę, Izajasz. Tu Wam ją postawię. Kochani, nadszedł dobry czas na nowe pomysły, na nowe zmiany w Waszym życiu. Anioły, Izajasz czuwa nad Wami, prowadzą Was i ochronią. Jakie jest dodatkowe przesłanie tej karty? Ano takie, że jesteście gotowi sprostać nowym wyzwaniom, bo czujecie potrzebę, by ruszyć do przodu. Chyba nie ma odwrotu, a zamiast zachowywać ostrożność, idźcie zdecydowanie naprzód, nie obracajcie się. Aniołki są przy Was. Zwracajcie się do Izajasza o pomoc. Bądźcie pewni, że te zmiany w Waszym życiu nastąpią, gdy będziecie Wy na nie gotowi, a nie jak Wam ktoś powie, musisz zmienić to czy tamto. Przede wszystkim Izajasz Wam gratuluje wejścia w kolejny etap Waszego życia. A tylko Wy wiecie, o co chodzi. Dziękuję Wam serdecznie. No to słuchajcie, wszystkie osoby, które mają zielone oczy, jak ten kamień tutaj zielony, aż jestem ciekawa, ile z nas tutaj siedzi teraz przed monitorem, przed telefonem i mnie tutaj słucha. Kto tutaj ma zielonkawe oczy? Zielone tęczówki ma mało kto. Mniej osób. Spotykamy ich rzadko. Przypisujemy je żywiołowi ziemi, tak? Byk Panna Koziorożec, ale też często w swoim ascendencie te osoby mają te znaki.
Są to osoby, które bardzo często zauważyłam, że prowadzą zdrowy tryb życia. Kochają naturę, bardzo kochają zwierzęta, przeważnie mają jakieś zwierzę 1, 2, 5. Słyszałam, że są to osoby wierne, lojalne, ale i nieustępliwe. Ponieważ oni bardzo kochają naturę, bardzo lubią spędzać czas, to ciężko ich, kochani, tak złapać i zostawić, kazać tutaj siedzieć, na przykład tu za tym biurkiem. Zdobywają szybciutko zaufanie. Tak sobie zjednają, kochani, ludzi i ta ich szczerość do bólu, ta ich sympatia, zarówno w miłości, zarówno w przyjaźni, że często gro osób mówi o nich dobrze. Dużo osób, które mają właśnie zielone tęczówki, są perfekcyjni. Są idealistami, czyli marzą o czymś, że coś zrobią, coś wykonają, tak? Czyli, jakby to powiedzieć, może nie, że ktoś jest pedantem, o, może nie, że ten ktoś musi być pedantem, ale osoba o zielonych oczach lubi oryginalność, lubi eleganckość, lubi błyskotki. Przede wszystkim lubią czystość. Nie są sztywniakami, tak, nie są sztywniakami. Zdarzają się im bardzo szalone rzeczy, bardzo. Są osobami pełnymi radości, śmiechu, są zabawni, są. No i tutaj, kochani, powiem to, są duszami towarzystwa. Czasami jak ich nie ma na jakiejś imprezie, to się mówi, szkoda, że tej osoby nie ma. Opowiada świetne historie, czasami wymyślone, ale przeważnie te, które sama przeżyła ta osoba. Są to osoby w głębi ducha rozsądne, odpowiedzialne. Rzadko kiedy kłamią, jak muszą. Zresztą tak jak chyba każdy. Uważam, że można na nich polegać. No i kochani, to tego doświadczyłam. Osobę o zielonych oczach można im naprawdę powierzyć najgłębszą tajemnicę. Tak. Kochają pracować, są bardzo dokładni, bardzo rzetelni. Często mają wysokie stanowiska, bo oni są bardzo ambitni. Bardzo. Bardzo profesjonalni, też bym powiedziała. Jest grupa osób, tylko nie wiem, nie doczytałam, od czego to, kochani, zależy, bo jedni więcej słuchają niż mówią, a mam też, zauważyłam grupę takich osób, które więcej mówią niż słuchają. I często możemy to mylić, bo powiemy, o, jaka ta osoba jest tajemnicza. Ale na pewno są ciekawscy. To na pewno. Muszą wiedzieć, co się dzieje nowego, jakie są tam nowe triki na rynku, co tam, jakie nowe telefony na przykład wyszły. Muszą to zobaczyć, muszą to zbadać. Przede wszystkim mają jakąś pasję, mają jakieś hobby, lubią przygody, lubią wyzwania, nie usiedzą na miejscu, bo tak sobie organizują dzień, żeby non-stop się coś fajnego działo, tak? Przeczytałam też, że zielonoocy są bardzo zdecydowani, jeśli mają coś zrobić. Są stanowczy i konsekwentni, słuchajcie.
Wyróżnia ich silny charakter, bardzo silny, bardzo silna wola. Jak powiedzą sobie dzisiaj rzucam papierosa, to dzisiaj rzucają papierosa i nie palą. No i może właśnie stąd te zdolności przywódcze, bo oni się bardzo często sprawdzają jako liderzy, jako rywale. O, bywają bardzo groźni, bardzo niebezpieczni, to fakt. Niestety. Jako taką niezbyt miłą cechę, taką negatywną, jako zauważyłam, jest zazdrość i niestety złośliwość. Złośliwość jest często jakaś cięta riposta, czasami powiedzenia czegoś od tak. A jaką kartę dla Was? Arielle, proszę uprzejmie. Ja Wam pokażę bliżej, bo może nie widać. No i do Was to tak pasuje, jak nie wiem, słuchajcie. Nowe doznania psychiczne i duchowe zmieniają sposób, w jaki postrzegacie świat i samego siebie. Odkryj swoje duchowe talenty przez naukę, modlitwę oraz przez medytację. Arielle, Arielle. Dobra, no to zobaczymy dodatkowe może przesłanie tej karty. Karta mówi, że to nie wasza wyobraźnia, bo niektórzy z was są medium i potraficie rozwiązywać łączność ze światem duchów, ze światem ludzi. Zauważyliście, że macie takie możliwości? Arielle Wam zapewni pomoc. Dodatkową pomoc tutaj w postaci, że nakieruje Was, jakie książki poczytać, jakie kursy zrobić. Dla niektórych to jest cecha daru, wiecie o tym? Ktoś może powiedzieć, to jest przekleństwo. Nie, nie, nie. Mimo, na przykład, że w dzieciństwie lub młodości byliście wytykani palcami, nikt się z wami nie bawił, byliście karani, bo coś czuliście inaczej, widzieliście coś inaczej, to, kochani, trzeba poprosić Arielle o pomoc, żeby przezwyciężyć to wszystko. Bo jesteście po prostu inni. A Ziemia potrzebuje waszej pomocy. I to na już. Kierujcie swoją miłość i światłość, którą macie w sobie. Anioły wam za to dziękują. Za to, że jesteście. Cudowny przekaz. Cudowne. Koniecznie dajcie znać, kochani, jak wam się podobało to czytanie. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Jeżeli oczekujecie na czytania tygodniowe, to już są na kanale. Czytania miesięczne również. Wejdźcie sobie do playlisty. Tam macie w zakładce mnóstwo propozycji. No i aniołki, fajne. Podobało mi się to czytanie dla Was. Nie wiem, czy wszystko Wam powiedziałam, no ale chyba tak. Jak coś mi się przypomni, to Wam dopiszę po prostu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam przyjemnego dnia. No i do usłyszenia. Pa, pa!